Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeszcze tak króciutko pozdrawiam wszystkich. Pan Rafał napisał, że może mieć figurki Matki Bożej, obrazki Pana Jezusa, prawda? I to nie jest bałwochwalstwo. No, Jezus zakazał czynić czegokolwiek, ale pisze, że bałwochwalstwem jest oddawanie im boskiej czci, spodziewanie się, że tam Bóg nam przez to coś da, że mają jakąś siłę. I że taka wiara właśnie w to, że tam w obrazku czy przez obrazek bądź figurkę Bóg nam może coś dać, jest bałwochwalstwem. Klękanie i tak dalej, że Mojżesz nie całował cherubów i tak dalej. No ale Jozue rozdarł swe szaty przed drewnianą skrzynką, przed Arką Pańską, przed Arką Przymierza rozdarł skrzynię. Izraelici padali, panie Rafale, przed słupem obłoku, a więc byli bałwochwalcami, bo padali przed chmurką, tak? Jak wstępowała na namiot, Izraelici padali na twarze, dawali pokłon. Panie Rafale, to co mówisz jest niebiblijne, bo ileż to Bóg udzielił łask narodowi izraelskiemu przez Arkę? Co? Czyż Bóg przez przedmiot, przez węża nie uratował im życia? A więc ratunek Boży, moc Boża objawiały się w narodzie wybranym przez Arkę z cherubami, przez węża na palu. Objawiała się przez obłok, objawiała się przez słup ognia, nie? A więc przez rzeczy stworzone ludzką ręką i przez siły przyrody, nie? A więc, Rafałku drogi i drodzy protestanci, Bóg może udzielać i udziela swojej wszechmocy, swoich łask, jak chce i jak mu się podoba. Udzielał uzdrowienia przez chusteczki apostołów, udzielał uzdrowienia przez cień apostołów, udzielał uzdrowienia przez wody w sadzawce Siloe. I dzisiaj w Kościele Świętym, rzymskim, katolickim, chrystusowym i apostolskim Bóg dalej udziela łask jak chce, przez obraz miłosierdzia, przez cudowne źródełko rozsiane po całym świecie. Tak jak w Starym Narodzie udzielał życia, uratował życie przez węża, nie? Tak dzisiaj ratuje duszę, prawda? Życie wieczne od potępienia przez obraz Jezusa Miłosiernego, przez figury Matki Bożej. Daje zdrowie przez cudowne źródełka. I co, zabronicie mu? Powiecie, że to nie jest biblijne? To ja wam biblijnie pokazuję. Sadzawka Siloe. Wszedł do sadzawki i co? Tam była moc Boża? To co, woda uzdrawiała? Czy Bóg przez wodę uzdrawiał? No Bóg przez wodę uzdrawiał, nie? Chusteczki miały magiczną moc? Nie. Bóg przez chusteczki uzdrawiał. Jeżeli robił to w czasach apostolskich i jest to biblijne, to dlaczego dzisiaj mówicie, że o, to jest bałwochwalstwo, Bóg nie może dać przez figurkę łaski, Bóg nie może dać przez to łaski, tam, bo to jest bałwochwalstwo. Ale Bóg przez rzeczy materialne udzielał łaski, to jest w Biblii. Nawet przez cień człowieka, przez cień apostołu. Przecież to jest w dziejach apostolskich, nie? A co, Bóg nie robił, nie dokonywał znaków i cudów potężnych przez kija Mojżesza? Laskę Mojżesza? No i co, zabronicie mu? Zabronicie Bogu dzisiaj przez obraz miłosierdzia, który sam nakazał namalować, udzielać łaski? Zabronicie mu to? Jaka jest różnica między tym, że dzisiaj Chrystus udziela łaski nawrócenia przez obraz, a tym, że 3000 lat temu przez miedzianego węża uratował Izraelitów od śmierci? No, jaka jest różnica? Nie ma żadnej różnicy, bo i tu, i w Starym Testamencie jest dzieło rąk ludzkich, jest coś fizycznego, coś namacalnego, coś o takiego, nie? A jednak Bogu się spodobało stworzyć coś i przez to udzielać łask.
Więc jeśli mam ten obrazek, choć sam jest kawałkiem papieru zalaminowany, to jednak wierząc w Chrystusa, który tu jest przedstawiony, w Jego miłosierdzie, przez ten obrazek, przez wiarę w to, co ten obrazek przedstawia, mogę otrzymać nawrócenie, łaski, które mi są potrzebne. Chrystus, Bóg powiedział, macie spojrzeć na tego węża, czyli postawił warunek. Tak, spojrzycie na węża, będziecie uratowani. Byli ratowani. Chrystus tutaj chce ufności i wiary. I wiara i ufność. I cześć do tego obrazu. Bóg daje łaskę. I kim wy jesteście, żeby mu to zabronić? Pokażcie mi, że Bóg nie będzie udzielał żadnej łaski przez obraz. Gdzie to jest napisane? Co innego jest czcić obrazek jako Boga i spodziewać się od niej pomocy, a co innego jest czcić rzeczy, przez które Bóg udziela łask. Pozdrawiam.